Ekologiczna edukacja w Bolesławcu to zadanie, które realizują różne podmioty. To nie tylko szkoły, ale też Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej. To nie tylko placówki kulturalne, ale też komunalne przedsiębiorstwa. A poza codziennymi działaniami w tym względzie jest też wiele wydarzeń okazjonalnych, jak choćby ten spektakl dla dzieci Krakowskiego Teatru Kultureska Kolory Miasta. Miasto wzywa nas, biegnijmy tam dziś wraz. No to biegniemy, by rozłożyć skrzydła jak los. Jerzyk Jerzy i zając Zuza, czyli najlepsi leśni przyjaciele, postanowili zostać gwiazdami z bajki dla dzieci. A że nikt do tej pory nie napisał o nich bajki, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Znudzeni swoim bezproblemowym życiem wyruszyli do miasta, gdzie przypadkowo zostali bohaterami ciekawej historii. Trafili do zaczarowanego miasta, w którym wszystko było szare. Grasowała w nim złowroga wrona, a nad miastem unosił się smok. Jerzyk i zajączek musieli stanąć na straży czystej przyrody i przypomnieć mieszkańcom miasta, jak wiele barw ma natura. Postanowili przywrócić miastu kolory i zdjąć z niego klątwę szarości. Tak w skrócie przedstawiała się historia, która zaczarowała małych bolesławian. Dziś szary świat nie będzie już dziś szary. Działania proekologiczne podejmowane przez instytucje i stowarzyszenia w mieście inspirują też młodych ludzi do podejmowania własnych inicjatyw. Takim działaniem był wpisany w akcję Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu konkurs fotograficzny. Organizujemy Tydzień Zrównoważonego Transportu jako Plan E. I to jest ogółem się dzieje w całej Polsce, ale my zaśmy zrobimy też w Bolesławcu. I jako jeden z dni pomyśleliśmy, że możemy zrobić konkurs fotograficzny z ekologicznym transportem. A co to jest ten Plan E? Plan E to jest projekt ekologiczny, który założyła moja przyjaciółka, ta blondynka, ze swoim przyjacielem. I oni uznali, że mogą coś zrobić sami, że dadzą radę i mogą coś jako młodzież zrobić. Plan E to grupa zrzeszająca młodzież z powiatu bolesławieckiego. Od 3 dni jest w sumie projektem ogólnopolskim, bo będziemy działać na Pomorzu. Młodzi bolesławianie wzięli sprawę w swoje ręce. Nie tylko fotografują, by zwrócić uwagę na ekologię, ale też sami wzięli się do sprzątania Bolesławca. Celem planu jest poszerzenie świadomości dotyczącej ekologii przez różne akcje sprzątania świata, debaty, prelekcje, które będą w szkołach od października. No i na koncie macie już pewne akcje. Tak, pierwszą akcją była akcja sprzątania świata, na którą przyszło bardzo wiele ludzi i cieszę się właśnie z takiej bardzo dużej frekwencji. Zebraliśmy ponad 500 kg śmieci. Na konkurs wpłynęło ponad 30 zdjęć promujących ekologiczny transport. Na zdjęciach młodzi ludzie jeżdżą na rowerach, autobusami, na hulajnogach, a nawet deskorolkach. Najlepsze zdjęcia wybierała publiczność w głosowaniu na kartkach. Pierwsze miejsce zdobył Krzysztof Łukasiewicz, którego inna fotografia wywalczyła też 3. miejsce. Na 2. miejscu plasował się Marcel Rosman z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych. Od 13 lat coroczną akcję edukacyjną Elektrograty Wymiatamy z Chaty organizuje jedna ze spółek miejskich zajmująca się wywozem nieczystości. Akcja jest skierowana do wszystkich mieszkańców miasta, i dzieci, i tych dorosłych. To 7. raz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej wraz z Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej i bolesławskimi placówkami kulturalnymi oraz sportowymi zorganizowali akcję Elektrograty Wymiatamy z Chaty. Dotąd w ramach samych tych akcji zebrano ponad 10 ton odpadów elektrycznych i elektronicznych, a przekłada się to na ponad 3000 sztuk sprzętów przeróżnego rodzaju i gabarytów. Co pana skłoniło do tego, żeby przyjechać tutaj dzisiaj i przywieźć sprzęty? No przywieźć dlatego, no między innymi dlatego, że no jest ekologia, no i żeby nie zostawiać takich rzeczy gdzieś tam po śmietnikach, gdzieś tam za domem czy gdzieś, tylko miejsce takie, gdzie powinno to być zostawione. No chyba to jest podstawa, no mamy takie czasy, gdzie sprzęt elektroniczny powinien być zostawiony tu, a nie gdzieś w śmietniku, czy gdzieś tam w parku, czy w lesie, gdzieś tam w rowie, prawda? Każdy, kto przywiózł w tym dniu elektrograty, otrzymał przydatne dla dorosłych, ale i dla dzieci gadżety firmowe. Plecaki, torby, malowanki, ściereczki i zapachy samochodowe były miłym upominkiem dla każdego. Już nawet krótki sobotni pobyt w Przoku przy ulicy Staszica pozwolił zaobserwować, jak wielu bolesławian przyjeżdża tam z różnego rodzaju odpadami, które można tu bezpłatnie zostawić.
Choć sama akcja nie przyciąga już do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli Przoku, Tłumów, to będzie kontynuowana. Przede wszystkim dlatego, że jest też formą przypominania mieszkańcom tych codziennych możliwości bezpłatnego wyzbywania się różnych frakcji odpadów komunalnych. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej organizuje akcję edukacyjną, w której również zbiera się elektroodpady. Poza oczyszczaniem w ten sposób środowiska naturalnego, wzbogaca je ona również w nowe nasadzenia roślin. W zamian za elektrośmieci, makulaturę lub plastikowe odpady można było dostać piękne drzewko. Dobra akcja, bardzo dobra akcja. A pani odebrała już drzewko? Jeszcze nie, czekam na złotokap, bo ma być dowieziony za chwilę. Złotokap to tylko jedno z drzewek i krzewów, które były do wyboru. Dostępne były też odmiany śliwy, berberysów, tawuła, kwitnący na różowo migdałek, czarny bez, kiścień wawrzynowy, rainbow i inne. Tu jest migdałowiec i takie coś. A ostatnio wzięłam taką bardzo ładną, taki świerk z niebieskimi szyszkami i bardzo ładne. Rośnie? Rośnie bardzo ładnie. Chętni do oddawania śmieci w zamian za sadzonki pojawili się już przed rozpoczęciem akcji, czyli przed godziną 10. W tej chwili już kilkadziesiąt sadzonek poszło. Mamy zapełniony cały pojemnik na elektrośmieci. Można przynosić również odpady papierowe, czyli makulaturę, plastiki. Wszystko to przyjmujemy. Inną firmą komunalną, która uczestniczy w proekologicznym edukowaniu lokalnej społeczności, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Woda źródłem życia, czyli z pewikiem o wodzie, ściekach i zielonej energii. To znana już w mieście akcja skierowana do uczniów trzecich klas szkół podstawowych. Zresztą znana nie tylko w mieście, bo i w gminie Bolesławiec, której uczniowie biorą udział w akcji na wiosnę. Jesienna edycja to dzieci tutaj z naszych miejskich szkół. W tym roku jest dość dużo dzieci, prawie 380 dzieci. To jest 19 klas, 19 spotkań. Dzisiaj będzie 18. Te spotkania kończą się takim podsumowaniem, konkursem, nagrodami. Szkoła, która wygra ten konkurs, dostanie od nas takie poidełko do picia naszej dobrej, zdrowej wody. W piątek w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pojawili się trzecioklasiści ze szkoły podstawowej nr 1. Przedsiębiorstwo spełnia więc niezwykle ważną dla każdego człowieka rolę. Dostarcza wodę do picia i wszelkich innych czynności oraz oczyszcza ścieki, które już jako czysta woda trafiają do Bobru. Ale o tym, jak można brudną wodę zamienić w czystą, każdy mógł się przekonać własnoręcznie, wykonując filtr do wody. Waciki, kolejne warstwy piasku i kamieni i filtr był gotowy. I jakie było zdziwienie, gdy brudna woda, wlana do własnoręcznie wykonanego filtra, zamieniała się w czystą. Dzieci nauczyły się też tego, co można, a czego nie można wrzucać do kanalizacji. Przeznaczony jest do tego na przykład papier toaletowy, ale już nie serwetki czy papierowe ręczniki. Dzieci wychodząc stąd, jeszcze odwiedzając ujęcie wody i oczyszczalnię ścieków, już będą wiedziały, skąd się bierze woda w kranie, że jest smaczna, zdrowa, że warto i trzeba ją pić. Będą wiedziały, jak się oczyszcza ścieki, że do naszej rzeki wpływa czysta woda z oczyszczalni, jak się produkuje zieloną energię z biogazu w trakcie oczyszczania ścieków, ale też już w tej chwili inwestujemy w fotowoltaikę, czyli to jest nowy rodzaj zielonej energii. Poza prelekcją w siedzibie firmy, dzieci biorą też udział w wycieczce do ważnych dla przedsiębiorstwa miejsc. Oglądają dzięki temu cały proces pozyskiwania wody, jej uzdatniania do picia, sterowania całym tym procesem, a na koniec oczyszczania ścieków, przy którym produkowana jest zielona energia z biogazów pościekowych. Bolesławiecka Straż Miejska, odpowiedzialna m.in. za szeroko pojęty porządek w mieście, także ma swoje działania, których celem jest edukowanie najmłodszych bolesławian i do ogólnego bezpieczeństwa i do zachowań służących naturalnemu środowisku. Dzieci będą, mam nadzieję, świetnie się bawiły, ale będą też uczyły się bezpieczeństwa na drodze, będą musiały ułożyć znak drogowy, będą musiały posegregować rzeczy, które należą do apteczki pierwszej pomocy, a także będą musieli posegregować odpady, bo przy okazji tego bezpieczeństwa uczymy także dzieci ekologii.
chcemy im pokazać, że praca zespołowa jest bardzo ważna, dlatego jedną z konkurencji jest też gaszenie pożaru, czyli dzieci będą musiały gasić pożar, a wodą będą plastikowe piłeczki. Bardzo się cieszymy, że wszystkie przedszkola, wszystkie miejskie przedszkola publiczne i wszystkie niepubliczne przedszkola zawsze chętnie biorą udział w naszej imprezie. Najważniejszą rzeczą jest, żeby przyszły, żeby się świetnie bawiły i nie zdradzę niczego, żadnej tajemnicy, jak powiem, że jestem święcie przekonana, że wszyscy będą na najwyższym podium tego konkursu dzisiaj, czyli wszyscy będą zwycięzcami. Nagrody zostały ufundowane przez prezydenta miasta Bolesławiec, a także przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu i na pewno jest o co walczyć i na pewno dzieci wyjdą z uśmiechami na twarzy z naszej imprezy dzisiejszej. Także z plecakami na ramionach, słodkościami i kolorowankami, które dostał każdy z uczestników. Przedszkola natomiast dostały hulajnogi i magnetyczne mapy ciała. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej funkcjonuje w Bolesławieckim Centrum Wiedzy. To daje i jednej, i drugiej instytucji pole do wspólnych działań, które zwielokrotniają efekty edukacyjne. Energorower to nowy nabytek Centrum Wiedzy. To prawdziwy rower z zamontowaną wytwórnią prądu. Jest to urządzenie edukacyjne, którego zadaniem jest pokazanie, jaka ilość energii jest potrzebna do, na przykład do naładowania telefonu. Ma tutaj różne przystawki, końcówki do różnego typu urządzeń, różnych telefonów oraz nie tylko. Można pedałując na nim na przykład naładować sobie telefon, można podłączyć poprzez USB jakieś drobne urządzenie, które również będzie działało dzięki temu, dzięki energii wytworzonej przy pomocy pedałowania. Energorower jako swoistą atrakcję uzupełnia specjalna skrzynia. Wydawałoby się magiczna, w środku znajdują się różne żarówki. Te żarówki zapalają się w zależności od tego, jakiej energii im się dostarczy. Więc jest to świetna ilustracja tego, jak dużej energii trzeba dostarczyć do zapalenia żarówek tego najnowszego typu LED-owych i do żarówek tak zwanych tradycyjnych, czyli tych żarowych. Energorower z pulpitem do ładowania telefonu będzie stale dostępny w Centrum Wiedzy. Walizka z żarówkami będzie używana głównie na warsztatach edukacyjnych. Efekty proekologicznych działań edukacyjnych można mierzyć w różny sposób. Dobrze oceniają je na przykład w miejskich przedsiębiorstwach zajmujących się czystością w mieście, odpadami czy kanalizacją i zużyciem wody. Ale takim pozytywnym efektem jest też na pewno to, że w młodych ludziach rodzi się pragnienie wpływania na rzeczywistość, by coraz bliższa była temu, co naturalne. Oficjalnie rozpoczyna młodzieżowy strajk klimatyczny. Młodzi bolesławianie zaopatrzeni w transparenty z hasłami zwracającymi uwagę na niepokojące zmiany klimatyczne. Pojawili się w piątek w amfiteatrze przy Tyrankiewiczów, by przyłączyć się do młodzieżowego strajku klimatycznego. Głośno śpiewali i skandowali hasła, w których wyrażali swój sprzeciw wobec zachodzących zmian klimatu. Nauka z nami, religia z nami, walka o życie ponad podziałami. Krzyczymy, pokazujemy, piszemy, mówimy. W każdy możliwy sposób pokazujemy, że warto walczyć. Nie damy zabrać sobie przyszłości, walczy z nami ponad podziałami o lepszy świat. Bądź eko to tylko niektóre hasła z transparentów przyniesionych przez młodych ludzi. Włączenie się do młodzieżowego strajku klimatycznego to inicjatywa nowego projektu ekologicznego Plan E, jaki stworzyli młodzi bolesławianie. Dajemy nasze argumenty, pokazujemy wszystkie nasze postulaty, łączymy młodzież z całego Bolesławca po to, żeby potem żyło nam się wszystkim lepiej tutaj. Bo to walczymy nie tylko o naszą przyszłość, ale przyszłość naszych dzieci i dalszych pokoleń.